Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszny, pachnący cebulowy chleb. Na drożdżach. Bardzo prosty. Idealny na kanapki. Lub jako przekąska. Gwarantuję, że jak zrobicie ten chlebek, cały dom będzie nim pachniał. Zapraszam na przepis. Przygotowanie naszego chlebka zaczynamy od zrobienia roszczynu z drożdży. Mam przygotowane 30 g świeżych drożdży. Rzucę je do miski, jeszcze rozdrobnię. Dodajemy również łyżkę mąki, płaską łyżkę cukru, 50 ml ciepłej wody. Mieszamy. Przykrywamy i odstawiamy na 15 minut, żeby wyrosły. Jedną dużą cebulę kroimy w kostkę. Na patelni lądują dwie łyżki oleju i podsmażamy na nim na złoto cebulkę. Drożdże nam już odrobinę podrosły. Możemy robić dalej ciasto. Mam przygotowane w misce robota mąkę pszenną 600 g. Do niej ląduje roszczyn. Dodajemy również dwie łyżeczki soli. Cebulkę usmażoną wcześniej. Ona już nie jest bardzo mocno gorąca, jeszcze jest ciepła, ale to w ogóle nie przeszkadza. Ważne, żeby nie była prosto z patelni. Dodajemy również dwie łyżki cebulki prażonej i 220 ml ciepłej wody. I wyrabiamy ciasto. Ciasto wyrobione. Lekko jeszcze skropię olejem. I obtoczę dookoła, żeby miska się nim pokryła. Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 45 minut do godziny. Niech sobie rośnie. Czas już minął. Chlebek nam już podrósł fajnie. Musimy teraz wyłożyć go na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Dzięki temu, że nasmarowaliśmy sobie wcześniej olejem, nie będzie to problem. Troszkę w rękach jeszcze zagniatamy i formujemy bochenek. Przykrywamy i jeszcze odstawiamy na około pół godziny. Już minęło pół godzinki. Chlebek nam jeszcze trochę podrósł. Musimy teraz jeszcze go lekko posmarować. Mam tutaj w miseczce dwie łyżki mleka, do których wbiję jedno jajko. Rozbełtamy. Tak przygotowaną mieszanką smarujemy nasz chleb. Jeszcze wystarczy naciąć ostrym nożem w kilku miejscach i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, grzałka góra-dół i będziemy piekli przez około 25 minut.
chlebek już upieczony, już przestygł. Zapach jest naprawdę niesamowity. Możemy kroić. Skórka jest chrupiąca. A w środku jest mięciutki miąższ. Widać gdzieniegdzie smażoną cebulkę. Tak naprawdę wystarczy samo masło. Nie trzeba nic więcej. Jeśli podobał się Wam mój przepis, dajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, żebyście byli na bieżąco z moimi pomysłami. Komentujcie, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie, czy Wam smakował. Po więcej przepisów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!